A teraz już właśnie ktoś, kto powie nam coś więcej o polskim rynku i wynikach. Badaczka zjawisk społeczno-kulturowych, trendów, Izabela Kiwak z Riniel Axerspinger. Słyszymy. Dziękuję panowie. Dziękuję też Maxowi za przedstawienie wyników z rynku amerykańskiego. Nas one bardzo zaciekawiły i zainspirowały też do tego, żeby zobaczyć, jak czy polski konsument, czy jego nawyki i zachowania wpisują się w te trendy amerykańskie, czy on za nimi podąża, czy być może właściwie wcale nie. To, o czym dzisiaj chciałabym powiedzieć, to są trzy kwestie. Chciałabym powiedzieć o zasięgu, czyli o tym, jak zmieniło się korzystanie z mediów w Polsce w ostatnim roku i właściwie dlaczego. Chciałabym powiedzieć o zaufaniu, o tym, dla kogo i gdzie mamy go w mediach najwięcej. No i wreszcie chciałabym powiedzieć o uwadze, no i tutaj, gdzie tej uwagi skupiamy z kolei najwięcej i jaki to ma wpływ, jaki to ma impact na marki. Jeśli chodzi o kwestie metodologiczne, to zaadaptowaliśmy dzięki OpenX to badanie amerykańskie na rynek polski po to, żeby w jak najlepszym stopniu móc porównać wyniki na obu rynkach. Badanie jest bardzo świeże, bo zrealizowaliśmy je w czerwcu tego roku, współpracując z agencją ARC i zrobiliśmy je na próbie reprezentatywnej polskich internautów w wieku 18 lat plus. Pierwszy taki, myślę, szybki przegląd i takie overview, pewnie części z państwa jest to dobrze znane, to znaczy to, jak korzystamy z internetu w Polsce, bo faktycznie jest tak, że częściej niż na portale informacyjne zaglądamy na Facebooka czy YouTube'a, zaglądamy na social media, na Instagrama trochę rzadziej. Natomiast korzystamy też z portali informacyjnych, z portali społecznościowych bardziej intensywnie. Natomiast to, na co ja chciałam zwrócić państwa szczególną uwagę, to jak to korzystanie zmieniło się w ciągu ostatniego roku, bo zarówno badania polskie, jak i badania amerykańskie pokazują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ta uwaga konsumenta przesunęła się w kierunku albo na korzyść portali informacyjnych. W Polsce 48% badanych deklaruje, że zaczęło korzystać z portali informacyjnych więcej i częściej niż jeszcze rok temu, versus niecałe 40%, które mówi tak o social mediach. Natomiast dla mnie bardziej zaskakujące są te odsetki osób, które korzystają mniej, czy to z portali informacyjnych, czy z social mediów. Jak państwo zauważycie, w Polsce różnica jest właściwie niewielka, bo to są jedynie 3 punkty procentowe. Natomiast zaskakująca duża różnica jest w Stanach Zjednoczonych. Tam i pokazują to te dane, jedna czwarta respondentów odchodzi albo korzysta mniej już z social mediów. Ten spadek pozycji social mediów jest więc zauważalny. Ale dlaczego tak się dzieje? Są dwa główne powody. Content i nastrój, to jak się czuje na stronie. To znaczy dopasowanie treści jest kluczowym driverem korzystania z mediów w ogóle. Natomiast badani deklarują, że na social mediach ten content jest do nich słabiej dopasowany, jest słabiej spersonalizowany, gorzej odpowiada na ich potrzeby i zainteresowania, w związku z tym zaczynają zaglądać tam rzadziej. Druga rzecz, nastrój. Na socialach, na portalach społecznościowych czujemy się zazwyczaj w gorszym nastroju, mamy gorszy humor, generalnie czujemy się emocjonalnie mniej komfortowo niż na portalach informacyjnych. Jeśli już zaczynamy korzystać mniej z kolei z serwisów informacyjnych, ale też z YouTube'a, to głównie dlatego, że w ogóle mamy takie poczucie, że chcemy być trochę mniej w sieci, trochę chcemy być częściej offline niż online i robimy to w pełni świadomie i robimy to z pełną świadomością. Max wspominał o tym, że te trendy w ciągu najbliższych z kolei 12 miesięcy, one będą się w Stanach utrzymywać. Czy tak będzie w Polsce? Myślę, że chętnie dowiemy się, przeprowadzając takie badanie w przyszłym roku. Jednym z elementów, które powodują, że portale informacyjne performują lepiej, są lepiej dopasowane treści, ale też to, w jaki sposób te treści ludzie oceniają. Zapytaliśmy naszych badanych, na jakie serwisy, na jakie portale wchodzą w pierwszej kolejności, kiedy szukają jakichś wartościowych informacji dla siebie, kiedy chcą dowiedzieć się, kiedy chcą znaleźć treści wysokiej jakości, jakościowe informacje. No i tutaj 60
65% badanych Polaków powiedziało, że no, źródłem ich pierwszego wyboru są portale informacyjne. Ta uwaga automatycznie fokusuje się w tamtym kierunku. 1/3 stwierdziła, że są to social media. W Stanach ta różnica ku mojemu zaskoczeniu z kolei nie była aż taka duża, jednak też jest cały czas na korzyść portali informacyjnych. Na portalach informacyjnych i serwisach informacyjnych mamy też wyższe zaufanie do treści tam publikowanych. I jest to tendencja i w Polsce, i w Stanach. Blisko ponad 70% badanych bardziej ufa tym artykułom, które czyta na portalach i serwisach informacyjnych w social mediach. Ale też, co warto dodać, to zaufanie do treści na tych stronach, ono silniej niż w social mediach koreluje z opinią w ogóle o danej stronie. Co to znaczy? To znaczy, że na social mediach te treści, które widzimy, jesteśmy w stanie, kolokwialnie rzecz mówiąc, potraktować bardziej z przymrużeniem oka i trochę przymknąć, machnąć na nie ręką niż na portalach informacyjnych, bo wobec tych portali jesteśmy częściej krytyczni i bardziej wymagający. Trzeci element, który ma wpływ na to, nawet nie tyle na to, ile czasu poświęcamy w internecie, o tym też mówił Max, ale na to i Karen zresztą, ale jak ten czas wykorzystujemy, jest uwaga i to, co ją buduje. Bo zapytaliśmy też naszych badanych, jak się czują, kiedy wchodzą na poszczególne portale informacyjne czy serwisy internetowe. Max ładnie o tym powiedział, że jest to state of mind, bo faktycznie nasz nastrój na stronie, nasz stan umysłu, stan ducha, to jak się czujemy, wpływa na to, gdzie będziemy chcieli intencjonalnie tą uwagę poświęcić i na czym się skupić. No i tutaj okazało się, że połowa Polaków powiedziała nam, że będąc na portalach informacyjnych jest częściej zaciekawiona, jest bardziej zainteresowana, chciałaby się dowiedzieć czegoś więcej. Natomiast no, 40% odpowiedziało tak w przypadku Facebooka. Natomiast no, zwracam znowu uwagę na te różnice w wynikach amerykańskich. Tam ta różnica jest dwukrotna między tak zwanym open webem, czyli portalami informacyjnymi, a Facebookiem czy social mediami. Kolejna rzecz to są odsetki osób w Stanach Zjednoczonych, które mówią, że scrollując Facebooka bardzo często są wyłączone, bardzo często są, nie zwracają na nic uwagi, ich atencja jest właściwie mniej świadoma, tak? One nie wiedzą dokładnie, co czytają, robią to bezwiednie. W Polsce tego trendu jeszcze nie widzimy, natomiast w Stanach to jest kolejny dowód na to, który pokazuje, że social media trochę tracą na swojej pozycji. Tutaj powinna pewnie też się zapalić, wydaje mi się, czerwona lampka trochę dla reklamodawców. No jeśli mówimy o reklamodawcach, to z tej perspektywy to gdzie i w jaki sposób skupia się uwaga konsumenta, wiąże się też z tym, jakie doświadczenia konsument ma z reklamą, bo tak jak jakościowe i bardziej dopasowane treści na portalach informacyjnych, one trochę też korelują z tym, w jaki sposób respondent jest w stanie zauważyć reklamy i je ocenić na portalach portalach społecznościowych, na portalach informacyjnych czy społecznościowych. I również zapytaliśmy o to naszych badanych. Okazuje się, że reklamy na portalach informacyjnych są do użytkownika lepiej dopasowane, są dla niego bardziej istotne, odpowiadają częściej jego zainteresowaniom niż na social mediach. Pod wpływem tych reklam na portalach informacyjnych użytkownik jest też częściej skłonić się do natychmiastowego zakupu, kupić coś impulsowo niż na social mediach. Natomiast bez wątpienia Facebook jest numerem jeden, jeśli chcemy te reklamy wypuścić w świat, tak? Podzielić się z innymi, poszerować i je dalej upublicznić. Podsumowując już wyniki dla rynku, wyniki tego badania dla rynku polskiego i amerykańskiego, no wyraźnie trzeba podkreślić słabnącą pozycję social mediów w Stanach Zjednoczonych. To widać, o tym opowiadał Max, to się dzieje już od kilku lat w Polsce. No jeszcze nie jest to tak na pewno silne, nie powiedziałabym z czystą ręką na sumieniu, że tak się dzieje. Natomiast
Natomiast bez względu na to, czy mówimy o rynku polskim, czy mówimy o rynku zagranicznym, brak dopasowania treści jest główną przyczyną odchodzenia, czy to z Facebooka, czy z Instagrama, ale w ogóle ten driver dopasowania treści jest tutaj bardzo kluczowy. W kontekście zaufania, który buduje w ogóle lojalność konsumenta, a tym samym też wpływa na korzystanie z mediów, no, mamy go więcej na portalach i serwisach informacyjnych, co z kolei przekłada się na uwagę konsumenta, której, jak już tu zostało wielokrotnie powiedziane, budowanie pewnie jest i będzie coraz trudniejsze. W obszarze zaś takich doświadczeń konsumenta z reklamą, to serwisy i portale informacyjne są tym ekosystemem, w którym reklamy oddziałują na konsumenta skuteczniej i pewnie też dają lepsze korzyści dla marek. Także bardzo z kolei ja dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję i za bezcenna wiedza. I wiesz, mam taką obserwację, że z jednej strony się bardzo cieszę, że jest odpływ użytkowników od social mediów, jeżeli chodzi o pozyskiwanie informacji. To w kontekście fake newsów na przykład, tak? I powiem ci, że kilka dni temu, powiem wam, że kilka dni temu słuchałem wystąpienia pana profesora Piotra Borosa z Warszawskiego Szpitala Chorób Płuc. Mówił o pandemii, o koronawirusie. I na koniec pokazał bardzo ciekawy slajd, który też w kontekście tego, co mówisz o różnicach Polski i Stanów Zjednoczonych, jest symptomatyczny. Że Polska na skali mapy świata odstaje na szarym końcu, jeżeli chodzi o źródła pozyskiwania informacji, bo Polacy najczęściej ufają znajomym, rodzinie, a na przykład uciekają od wiarygodnych pierwszych źródeł informacji dotyczących chociażby COVID-u na przykład. Nie? To jest bardzo ciekawa obserwacja. No tak, no myślę, że w ogóle to jest trochę pewnie też to, o czym powiedziałeś, powód fake newsów, tak? No zaczęliśmy tak się, nasza uwaga została tak rozproszona, że ciężko nam wyselekcjonować te wiarygodne informacje, no ale na pewno pociesza to, że w Polsce również widać różnice i badani przynajmniej potrafią rozróżnić, jakie informacje dostajemy na social mediach, a jakie dostajemy na portalach informacyjnych. Super, Iza, bardzo dziękujemy za tę prezentację. Dzięki Maxowi wielkie. Również dziękujemy za jego pierwszą część.